Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. Zastanawiam się, czy zdarzyło ci się zauważyć, że w twojej głowie znajduje się taki jegomość, który nie do końca przychylnie ocenia twoje zachowania. Ten gość, którego nazywamy wewnętrznym krytykiem. Ten gość, który podpowiada ci, że nie dasz rady, że czegoś ci brakuje. Ten gość, który cały czas projektuje różnego rodzaju zagrożenia, porażki, inne tragiczne wizje podejmowania działań. Jeżeli tak jest, to jest dobra informacja dla ciebie. Masz tak jak większość ludzi. I tutaj ten wewnętrzny krytyk bardzo często jest problemem, jeżeli chodzi o działanie. Bo wydaje nam się, że ten wewnętrzny krytyk jest tutaj po to, aby nam przeszkadzać, czy aby sabotować naszą pracę. I to sprawia, że wchodzimy w pewnego rodzaju walkę z nim na zasadzie. Nie chcę tego czuć, nie chcę tego słyszeć, dlaczego ja się tak czuję. I chciałbym ci pokazać trochę inną perspektywę patrzenia na tą sprawę. Bo wbrew pozorom, wewnętrzny krytyk w ogóle nie jest twoim wrogiem i w ogóle nie jest tworem w twojej głowie, który ma za zadanie cokolwiek ci, w czymkolwiek ci przeszkadzać, czy po prostu ciągnąć cię w dół. Wewnętrzny krytyk jest głosem różnego rodzaju twoich lęków, przekonań i schematów na poziomie podświadomym, które wynikają z twoich przeszłych doświadczeń. I teraz jest to po prostu głos tej twojej strefy komfortu, pewnego rodzaju modelu postępowania i wewnętrzny krytyk nie ma za zadanie przeszkodzić ci w realizowaniu twoich marzeń, tylko wewnętrzny krytyk ma za zadanie utrzymać cię przy życiu. A to są dwie różne rzeczy. I tutaj podstawowa kwestia polega na tym, że nasze przekonania, schematy i lęki zapisują się w naszym umyśle z perspektywy dziecka lub nastolatka, które tego doświadcza. Z perspektywy osoby o zupełnie innym poziomie świadomości niż ty teraz, jako dorosła osoba. Weźmy sobie przykład. Bo może być tak, że pojawia się głos wewnętrznego krytyka, kiedy rozpoczynasz nowy projekt w swoim biznesie albo w ogóle myślisz w ogóle o tym, aby rozpocząć swój biznes. I pojawiają się cały czas w twojej głowie myśli, że chyba jednak nie dam sobie z tym rady. Nie dasz sobie z tym rady, jesteś niedostatecznie dobry czy dobra, co ludzie powiedzą i tak dalej. Co jak ci się nie uda, to jest przecież trudne. Jeżeli sobie prześledzimy nasz umysł, czyli to, co robimy tutaj w projekcie Inner War Saga, to jest autentyczna historia, która tak naprawdę bardzo często się powiela, może się okazać, że przyczyna tego głosu leży w pewnym wspomnieniu. Wspomnieniu z wieku, powiedzmy, 7 czy 8 lat. Mamy tego naszego przysłowiowego Jasia. I ten Jaś uczy się tabliczki mnożenia. I Jaś nie do końca rozumie tą tabliczkę mnożenia, prosi tatę o pomoc, ale tata bardzo szybko traci cierpliwość i zaczyna zamiast Jasiowi pomóc, no to się na niego odrzeć, że już powinien to umieć, przecież to jest proste, nie? Zobacz, co się dzieje z perspektywy dziecka, które tego doświadcza. Ten mały Jasiu, on sobie nie pomyśli o tym, że ojciec może by mógł mieć trochę więcej cierpliwości i że to problem leży w nim, tylko mały Jasiu bierze to na siebie. Mały Jasiu myśli sobie, cholera, jestem za głupi na to, żeby tata mnie akceptował, czy żeby podobać się w ogóle tacie. I to przekonanie o tym, że jestem niedostatecznie dobry, przenoszę do swojego życia dorosłego 1:1. Bo niestety taki jest problem z systemem umysłu, systemem ludzkim, że te systemy nie aktualizują się tak jak smartfon, nie? Automatycznie, kiedy sobie śpisz, nie nakładają się nowe łatki na system. Tylko bardzo często właśnie te doświadczenia przenosimy sobie do życia już dorosłego. I teraz właśnie stąd idzie ten głos wewnętrznego krytyka. Jasiu nauczył się, że jest za głupi i Jasiu boi się znowu w ten sam sposób poczuć. Jasiu nawet sobie już dorosły, nie zdaje z tego sprawy, że tak naprawdę nie boi się kolejnego telefonu do klienta, tylko boi się spotkać z taką samą reakcją, z jaką się spotkał ze strony swojego ojca. I ten wewnętrzny krytyk, który mówi ci, nie dasz sobie rady, on próbuje cię uchronić przed tym, aby znowu to nie wystąpiło. Bo umysł zawsze chce unikać ryzyka. Jeżeli popatrzysz sobie na to z tej strony, to możesz zauważyć, że to nie jest oparte na aktualnym modelu.
To może w wieku 7 lat miało sens, ale w wieku dorosłym już nie do końca. I stąd jest właśnie to rozdarcie. Z poziomu świadomego oceniasz swoje zachowanie i mówisz, kurde, nie powinienem się tak czuć. Ale z poziomu podświadomego system po prostu przenosi dokładnie to, czego się nauczył w tamtym doświadczeniu. Obrazem tego jest wewnętrzny krytyk. Więc jak widzisz, jego działanie może przeszkadzać i utrudniać ci osiąganie pewnych rzeczy, ale pobudki tego wewnętrznego krytyka nie są negatywne. Nie próbuje ci przeszkodzić, tylko próbuje cię uchronić. I to jest zupełnie inna sprawa, że to, przed czym próbuje cię uchronić, już jest tak naprawdę nieaktualne w wieku dorosłym. I teraz zobacz, to jest twój system obronny i najgorsze, co możesz zrobić z systemem obronnym, to z nim walczyć. Jeżeli zaczynasz podchodzić do tego w sposób taki, że nie mogę tego czuć, nie chcę się tak czuć, przestań, nie chcę tego słyszeć, to zobacz, jak to wygląda. W twoim systemie wyje alarm, a ty zaciskasz uszy i mówisz, nie chcę tego słyszeć. Więc co robi system? Odpala alarm jeszcze mocniej. I to jest samonakręcający się schemat. Najlepsze, co można zrobić z wewnętrznym krytykiem, to poświęcić mu uwagę. Usiąść i posłuchać tego, co ten wewnętrzny krytyk mówi. Zaakceptować, że to jest, nie walczyć z tym i pozwolić temu zupełnie bez oporu przepłynąć przez nas. A nawet więcej, jeżeli słyszę w mojej głowie, nie dasz sobie rady, to zadaję pytanie, dlaczego nie dam sobie rady. Czekam na odpowiedź. Pojawi się jakaś odpowiedź na poziomie czucia. Pojawia się odpowiedź, pytasz dalej, ale dlaczego tak jest? Pojawia się kolejna odpowiedź, ale dlaczego? I w ten sposób możesz dość szybko i dość łatwo trafić do źródła i do tak naprawdę bezsensowności pewnych przekonań na własny temat. Jest też jeszcze jedna fajna technika z dziedziny NLP. NLP akurat bardzo rzadko stosuję, bo ma zbyt małą skuteczność w mojej ocenie. Natomiast to jest akurat super. Jeżeli następnym razem usłyszysz głos krytyka w swojej głowie, to wsłuchaj się, jaki on ma ton głosu, czy to jest niski, czy wysoki głos. Jakby poczuj całą tą barwę tego głosu, tak jakby to był faktycznie człowiek, który to mówi. I zacznij modulować zarówno barwą tego głosu, jak i tempem mówienia, oraz miejscem, skąd ten głos dochodzi. Bo zwykle wewnętrzny krytyk jest gdzieś w okolicach naszej głowy. Taką mamy tego percepcję. I teraz zwykle jest to też silny głos, który wywołuje jakiegoś rodzaju poczucia autorytetu, bo inaczej byśmy go nie słuchali. I to jest właśnie clue. Wyobraź sobie teraz, że ten głos, zamiast być tutaj, który mówi do ciebie stanowczym basem, że sobie nie dasz rady, że zaczyna mówić takim pipim głosikiem i to przyspieszonym, i włóż ten głos w swoje kolano. I zastanów się, czy będziesz w stanie poważnie podejść do głosu, do głosiku, który dochodzi z twojego kolana i coś tam wrzeszczy na temat tego, że nie dasz sobie rady. To jest jedna z fajniejszych technik właśnie z NLP. I oczywiście można z tym zrobić więcej. Czasami pewne programy czy lęki mogą być za duże na to, aby po prostu zmodulować to sobie z poziomu wyobrażeniowego, czy mogą wywoływać zbyt silne emocje w tobie, czy zbyt silne blokady, aby wystarczyło po prostu z tym pobyć i z tym nie walczyć. I wtedy jakby zasadne są tego typu techniki, jak chociażby hipnoza czy hipnoterapia, którą głównie zajmujemy się tutaj w projekcie Inner War Saga. Bo dzięki niej jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwe, pierwotne przyczyny, czyli na przykład ten moment, w którym Jasiu się źle poczuł w stosunku do taty i jesteśmy w stanie te wspomnienia zmienić. Bo tak naprawdę, wybacz, spójrz jeszcze na jedną rzecz. Czy ten Jasiu faktycznie był za głupi? Prawdopodobnie nie, bo gdyby ktoś temu Jasiowi wytłumaczył tę tabliczkę mnożenia w taki sposób, jaki jest potrzebny to dla tego Jasia, to Jasiu by pewnie skumał. A jeszcze lepiej, jakby ktoś pozwolił Jasiowi samodzielnie wymyślić, w jaki sposób można to wykumać. Wtedy Jasiu by się nauczył na całe życie, że jest naprawdę zajebiście dobry i że jest ogarnięty. To jest oczywiście uproszczony model na jednym wyizolowanym przekonaniu czy uczuciu. Sprawa z umysłem jest trochę bardziej skomplikowana, ale myślę, że da ci to mniej więcej takie czucie, o co w tym wszystkim, w całym tym systemie chodzi. Dzięki za uwagę, śledź kanał po więcej i do zobaczenia.